No i jak tu, moi drodzy widzowie, nie kochać Ekstraklasy? Kto oglądał, nie żałuje, kto nie oglądał, niech żałuje. Jeśli kogoś nie przekonało to spotkanie, żeby częściej oglądać polską piłkę kopaną, no to po prostu ma serce z kamienia. Albo w sumie woli oglądać ligi zagraniczne. Albo w sumie w ogóle nie lubi oglądać piłki nożnej. Ale do rzeczy. Górnik Zabrze zwyciężył dzisiaj z Legią Warszawa 3-2 po bardzo emocjonującym spotkaniu, którego przebieg to był jakiś istny roller coaster, zawierający zwroty akcji, osoby niepełnoletnie na boisku oraz nieuznane bramki z obu stron. Gole w tym spotkaniu po stronie Zabrzan trafili Erik i Janża w 37 minucie. Drugą natomiast, co ważne dla kibiców zabrzeńskiego Górnika, król Lukas Podolski, który zagrał dzisiaj chyba swój najlepszy występ w barwach zabrzeńskiego klubu. I trzecią, co w sumie jeszcze ważniejsze dla kibiców klubu z Górnego Śląska, puszczony w 67 minucie Kubica, któremu około 6 minut przed tym trafieniem na 3-2 nie uznali bramki, więc ostatecznie pokazał swoją sportową złość, dając zwycięstwo gospodarzom. Co nie zmienia jednak faktu, że zespół Górnika Zabrze naprawdę mocno skomplikował sobie dzisiejsze zadanie. Pierwsza połowa w ich wykonaniu była po prostu obłędna, bo oddali w niej dosłownie 100% strzałów, z czego dwa skończyły się bramkami. Poza tym w tej pierwszej osłonie Kozak szanse mieli Gryszkiewicz oraz Dadok. Ale początek tej drugiej połowy był naprawdę oszałamiający. Zespół Górnika po prostu stanął i dał sobie strzelić prawie 3 bramki w przeciągu kilku minut. Co przy aktualnej dyspozycji mistrza Polski było nieco sensacyjne wręcz. Jednak warto w tym momencie wspomnieć, że oba te gole padły głównie po błędach Sandomierskiego. Ale ostatecznie Górnik swoją walecznością, tak jak mówiłem, wyszarpał to zwycięstwo, grając dzisiaj przez dłuższy fragment tych zawodów z 15-latkiem w składzie, Dariuszem Stalmachem, którego występ uznaje za naprawdę dobry i obiecujący. Przy okazji pozdrawiam Marka. Natomiast bramki dla zespołu Legii Warszawa trafili Wieteska oraz Mucci praktycznie na samym początku drugiej połowy, w którą Legia weszła naprawdę nieźle. Wręcz można powiedzieć, że kozacko. I zespół ze stolicy był dzisiaj naprawdę bardzo blisko dania sobie większej nadziei na wyjście z dołka. Bo w mojej ocenie mimo wszystko i jakąś nadzieję sobie jednak dzisiaj dali. Bo tak jak mówiłem, w całkiem imponujący sposób legioniści dzisiaj wyrównali i momentami w tej drugiej odsłonie wyglądali na naprawdę swobodnie operujących piłką. Jednak bądź co bądź w tej końcu dali mocno ciała. I nie chcę tutaj przytaczać, której części ciała. Głównie przez to, że w tej końcówce dostali kilka naprawdę groźnych gongów ostrzegawczych, że coś może się stać i żeby uważać na te dośrodkowania. Poza tym pierwsza połowa w wykonaniu gości była dzisiaj po prostu koszmarna. I to nie jest muka, w sumie jest to moja dłoń, ale jest to również liczba strzałów Legii Warszawa w pierwszej odsłonie tego meczu. Przy okazji Miszta koszmarne zawody, bo te dwa gole z pierwszej połowy spokojnie można zapisać na jego konto. Na plus może po stronie Legii strzelcy bramek, bo Wieteska przy okazji popisał się w tej pierwszej odsłonie Kozak interwencją, wybijając piłkę z linii bramkowej. Natomiast najbardziej kozackie po tym spotkaniu będą mieli humory wszyscy kibice Górnika Zabrze, ponieważ po tym spotkaniu ich zespół skakuje na 11 miejsce w tabeli z 18 punktami, a Legia Warszawa umacnia się na przedostatnim miejscu w tabeli z 9 oczkami na koncie. Tymczasem ja wam dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, zapraszam na Facebooka, Instagrama, kartę społeczność na kanale Tradaj, pozdrawiam bardzo sympatycznego pana Damiana z telewizji Zabrze i zapraszam was do posiadania naprawdę dobrego humoru przez cały następny tydzień. I w sumie jutro Ekstraklasa, także się nie żegnamy.